Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. List do Kolosan, 1:15. Człowiek został stworzony na obraz Boży, aby był jego reprezentantem na ziemi. Swoim postępowaniem oddał jednak swojemu Stwórcy coś zupełnie przeciwnego, coś całkowicie przeciwnego chwale. Przez swoje nędzne postępowanie bardzo wypaczył Boży obraz. Jednakże w wyznaczonym czasie przyszedł na tę ziemię Pan Jezus Chrystus. W nim było doskonale widoczne, kim jest i jaki jest Bóg. Bóg objawił się w Chrystusie. Bóg, On i On, wieczny Syn Boży, jest obrazem lub prawdziwym odbiciem Boga. Tego nie można powiedzieć o żadnym człowieku, choćby się starał i wysilał, jak tylko potrafi. Syn Boży przyszedł, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. Tak mówi 1 Jana, 5:20. Jest to wielki dar od Boga dla nas ludzi, gdyż Boga w Jego nieskończoności nie możemy oglądać. Nikt Go wcześniej nie widział. Nie można Go zobaczyć, gdyż mieszka w światłości niedostępnej. 1 Tymoteusza, 6:16. Tak jak nikt nie może znieść patrzenia bezpośrednio w słońce, tak nie możemy oglądać Boga w Jego absolutnej świętości. Jednak oglądamy Go w osobie Pana Jezusa Chrystusa. Jasność poznania chwały Bożej jest oglądana w obliczu Chrystusowym, bo tak mówi nam 2 Koryntian, 4:6. W nim, jako człowieku, który jest zarazem Bogiem, będzie widziany i oglądany Bóg po całą wieczność, gdyż On na zawsze pozostanie odbiciem niewidzialnego Boga. Wierzący będą Go oglądać w wieczności twarzą w twarz. Gdy czytamy o Chrystusie w Biblii i rozmyślamy o Nim, możemy w wierze widzieć w tych chwilach samego Boga. Pan Jezus Chrystus bowiem jest w swojej miłości i świętości doskonałym obrazem Boga. Jednorodzony Syn, który jest na łonie Ojca, objawił Go, bo tak mówi Ewangelia Jana, 1:18. Werset.